Wesoły nam dzień dziś nastał. Pan prawdziwie zmartwychwstał. Trwamy w radości uroczystości zmartwychwstania Pańskiego. Okres oktawy. W liturgii przewija się postać Jezusa Chrystusa, który przychodzi do wieczernika, aby spotkać się ze swoimi apostołami. Chrystus ukazuje się uczniom w drodze do Emaus, przychodzi do zatrwożonych niewiast, aby obwieścić, że zwyciężył śmierć, że prawdziwie zmartwychwstał. W tym czasie radości zmartwychwstania Pańskiego także będziemy przeżywać szczególną uroczystość. Jest to kanonizacja dwóch błogosławionych wielkich papieży, Jana XXIII, który rozpoczął obrady Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Są to wielcy orędownicy Bożej miłości. W tym kontekście kanonizacji tych wielkich papieży pojawia się postać zmarłego księdza profesora Stanisława Olejnika, który, jak mawiał, był przyjacielem Ojca Świętego Jana Pawła II i jego współpracownikiem. Odszedł kapłan, który przeżył w kapłaństwie 70 lat. Miał 94 lata. Nestor polskich teologów moralistów. I jednocześnie ten, który wychował wiele pokoleń kapłanów. Odszedł do domu ojca. Właśnie w tym czasie zbiega się kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II. Właśnie w tym miejscu, w prastarej katedrze włocławskiej, 6 czerwca 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z pedagogami, nauczycielami i z tymi, o których mawiał, że są elitą, że są odpowiedzialni za wychowanie przyszłego pokolenia. Ojciec Święty powiedział takie słowa: cieszę się bardzo i Bogu dziękuję, a także organizatorom i obecnym za to, że na moim pątniczym szlaku znalazła się polska szkoła, polscy nauczyciele i katecheci, polscy pedagodzy. Witam więc i pozdrawiam nauczycielki i nauczycieli, katechetki i katechetów świeckich, siostry i braci zakonnych, kapłanów. Witam i pozdrawiam księży kardynałów, biskupów, pana ministra oraz przedstawicieli władz szkolnych i administracji. To stosunkowo niewielkie zgromadzenie jest jednak bardzo reprezentatywne, gdyż są tu także przedstawiciele rodziców oraz dzieci i młodzieży. Pragnę, aby słowo mojego pozdrowienia dotarło za waszym pośrednictwem do wszystkich środowisk, które reprezentujecie, do uczących i uczących się, do rodzin i szkół. Ojciec Święty Jan Paweł II był świadom, że polska szkoła jest niesamowicie ważna w kształtowaniu, w wychowaniu młodego pokolenia. To pokolenie powinno być wychowywane w oparciu o najważniejsze wartości: o Boga, o miłość do ojczyzny, o poszanowanie praw drugiego człowieka. Kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II jest dla nas szczególna. Wyniesiony zostaje na ołtarze nasz wielki rodak, ten, który jest orędownikiem Bożej miłości. Ten, który wstawia się za nami u Boga.
Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim, tradycyjnie zwana Niedzielą Przewodnią, to święto Bożego Miłosierdzia. W tym roku to wyjątkowy także dzień z tego względu, że Ojciec Święty Franciszek na placu Świętego Piotra podczas mszy świętej, która rozpocznie się w godzinach przedpołudniowych, ogłosi papieży Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi. W przeddzień 26 kwietnia w Bazylice Katedralnej we Włocławku będzie miało miejsce modlitewne czuwanie przed kanonizacją dwóch papieży. O godzinie 20 różaniec, o 21 apel jasnogórski. Natomiast 27 kwietnia śledźmy te wydarzenia kanonizacyjne, które będą miały miejsce w Rzymie na ekranach naszych telewizorów. Pamiętajmy także w naszych modlitwach, zwracając się do Pana Boga z dziękczynieniem za osobę zarówno Jana XXIII, jak i Jana Pawła II. Powstaje wiele pomników, już powstało wiele pomników poświęconych naszemu rodakowi papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Także w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego we Włocławku, w Michelinie, powstał nowy pomnik ku czci świętego Jana Pawła II. Dnia 30 kwietnia podczas mszy świętej o godzinie 18:00 ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Mering dokona poświęcenia tego pomnika. Będzie to jednocześnie parafialne dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II, ale także zachęcamy do wzięcia udziału w tej liturgii, w tym wydarzeniu wszystkich Włocławian, którzy chcą podziękować Panu Bogu za Jana Pawła II. Godzina 18:00, 30 kwietnia, parafia Ducha Świętego we Włocławku w Michelinie. Niebawem rozpoczyna się miesiąc maj, miesiąc poświęcony naszej polskiej tradycji Matce Bożej poprzez nabożeństwa majowe. Już od kilku lat ksiądz biskup ordynariusz zwraca się do wszystkich diecezjan z prośbą, aby w te modlitwy majowe także wpleść modlitwę o powołania do świętej służby Bożej. Zwracamy się zatem z prośbą w imieniu księdza biskupa ordynariusza, aby pamiętać w swoich modlitwach o powołanych i prosić o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne, powołania także misyjne. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, na placu świętego Piotra podczas mszy świętej sprawowanej przez papieża Franciszka, młodzież polska odebrała od młodzieży brazylijskiej symbole Światowych Dni Młodzieży, którymi są krzyż oraz kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Po Polsce będą peregrynowały te symbole Światowych Dni Młodzieży jako znaczny symbol przygotowujący nas do Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w Krakowie w 2016 roku. Również nasza diecezja
włącza się i będzie gościła te symbole Światowych Dni na terenie diecezji. Także w naszym mieście, we Włocławku, w środę 28 maja w godzinach wieczornych przybędą te symbole. Szczegółowy program peregrynacji, nawiedzenia tych symboli całej naszej diecezji, a także szczególnie w naszym mieście znajdziemy na stronie internetowej diecezji. Z Ewangelii według świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Druga niedziela Wielkanocy to niedziela miłosierdzia Bożego. To niedziela, w której w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą miłosierdzia, które Bóg daje każdemu człowiekowi. Staje dzisiaj Jezus zmartwychwstały pośród nas, wśród uczniów i tych, których sam powołuje, i mówi do każdego z nas: pokój wam. Zauważmy, że uczniowie wystraszyli się tym, co wydarzyło się w Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Do końca jeszcze nie rozumieją słów Jezusa o zmartwychwstaniu. Zamykają się z obawy przed Żydami, bojąc się, że ich życie skończy się w taki sam sposób, w jaki skończyło się życie Jezusa, że zostaną zabici. Jezus staje mimo drzwi zamkniętych pośród nich i zauważmy, nie robi im wyrzutów, że pouciekali w momencie, kiedy Jezus był aresztowany. Apostołów nie było na drodze krzyżowej, nie było pod krzyżem, nie było przy grobie. A mimo wszystko Jezus nie wytyka im tego, że w najbardziej bolesnych chwilach dla Jezusa uczniowie pouciekali, ale staje pośród nich i mówi: pokój wam. W ten sposób ukazuje nam całą istotę swojego miłosierdzia. Boga, który nie robi człowiekowi wyrzutów. Zna jego kondycję duchową, fizyczną, psychiczną. Zna jego słabości i niedoskonałość. I wie, że ta rzeczywistość grzechu wpisana jest w jego naturę, od której człowiek nie jest w stanie w pełni się uwolnić. I dlatego wchodzi dzisiaj w życie każdego z nas, w życie, w których dużo jest grzechu, słabości, niedoskonałości, gniewu, złości, zawiści, strachu przed rzeczywistością, często nieprzewidywalną dla nas, i mówi do każdego z nas: pokój wam. Bóg pełen miłosierdzia, Bóg, który pragnie wolności człowieka, pragnie przebaczać jego grzechy, zawsze wtedy, kiedy człowiek w pokorze stanie przed Bogiem, wyznając swoją słabość. W tę niedzielę miłosierdzia, w niedzielę, w której w sposób szczególny Kościół katolicki cieszy się kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, wyśpiewujmy Bogu chwałę i dziękczynienie za dar nowego świętego w Kościele katolickim, ale przede wszystkim za dar miłosierdzia Bożego. Boga, który pochyla się nad cierpieniem człowieka, nad jego słabościami, grzechem i pragnie nas wszystkich od tego uwolnić. Stańmy w prawdzie przed Panem Bogiem, wsłuchajmy się w słowo, które mówi do nas: pokój wam, i przemieniajmy swoje życie.